Sobotę 25 maja. Witam i pozdrawiam z pokoju na Opolszczyźnie. Na dzisiejszy dzień wyznaczone są słowa z Psalmu 41, gdzie czytamy: Panie, zmiłuj się nade mną, ulecz duszę moją, gdyż zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Natomiast Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, w 9 i 10 wierszu napisał: Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów. I nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna. Moi drodzy, jednym z fragmentów wyznaczonych na dzisiejszy dzień są słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Jest to fragment, w którym Paweł mówi o swoim powołaniu i o łasce Bożej, która go przekształciła. Słowa te zawierają głębokie przesłanie o pokorze, łasce i przemieniającej mocy Boga. Apostoł Paweł zaczyna od stwierdzenia, że jest najmniejszym z apostołów i nie jest godzien nazywać się apostołem. To pokazuje jego głęboką pokorę i świadomość swojej przeszłości, w której prześladował wyznawców Jezusa Chrystusa. Paweł z prześladowcy. Stał się jednym z najgorliwszych apostołów Chrystusa. To pokazuje, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jego łaska jest nieskończona i potrafi odmienić każde serce. Jego wyznanie uczy nas, że chrześcijańska pokora polega na uznaniu swojej przeszłości i własnych słabości. Paweł nie ukrywa swoich błędów, ale otwarcie się do nich przyznaje. Pokazuje, jak ważne jest, abyśmy również byli świadomi swoich ograniczeń i błędów, nie po to, by się nimi obwiniać, ale żeby zrozumieć, jak bardzo potrzebujemy Bożej łaski. Przecież my też mamy w swoim życiu momenty, z których nie jesteśmy dumni. Przecież my też przeżywamy chwile, kiedy błądziliśmy, ale ważne jest, Byśmy potrafili spojrzeć na te momenty z pokorą, uznając nasze słabości, nasze błędy i ucząc się z nich. Mimo swojej przeszłości, Paweł mówi, że z łaski Boga jestem tym, czym jestem. To zdanie podkreśla, że przemiana w jego życiu była możliwa tylko dzięki Bożej łasce. Nie dzięki jego własnym wysiłkom, nie dzięki jego zasługom albo pracy nad sobą, ale tylko dzięki bezinteresownej łasce i miłości Boga. I to przypomina nam, że Boża łaska ma moc przekształcać nasze życie niezależnie od naszej przeszłości czy też od naszych słabości. Apostoł Paweł stwierdza też, że łaska Boża była w jego przypadku daremna, ponieważ pracował więcej niż inni apostołowie, dlatego nie była ta łaska w jego przypadku daremna. Ale natychmiast dodaję, że to nie on pracował, ale łaska Boża była w nim. I to, moi drodzy, pokazuje, że nasze działania, że nasze wysiłki, mają prawdziwą wartość tylko wtedy, gdy są inspirowane i podtrzymywane przez Bożą łaskę. Nasza praca staje się owocna, gdy współpracujemy z Bogiem i pozwalamy Jego łasce działać w naszym życiu. Zauważmy, drodzy, że cały ten fragment jest przepełniony Wdzięcznością Pawła za łaskę, którą otrzymał. Świadomość, że wszystko, co osiągnął, jest wynikiem Bożej łaski, rodzi w nim głęboką wdzięczność i oddanie Bogu. I to jest też nauka dla nas, że powinniśmy naśladować Pawła w tej postawie, rozpoczynając, rozpoznając i, i, i doceniając łaskę otrzymujemy na co dzień. Moi drodzy, słowa apostoła Pawła przypominają nam o potędze pokory, mocy Bożej Łaski i znaczeniu naszego zaangażowania. Niech będą dla nas inspiracją do refleksji nad naszym życiem. Czy potrafimy być pokorni, uznając nasze błędy? Czy wierzymy w moc Bożej Łaski? Która może nas przemienić? Czy nasze życie jest odpowiedzią na Bożą miłość? Pamiętajmy, że bez Boga nie możemy nic uczynić, ale z Nim możemy dokonać wielkich rzeczy. Niech te słowa apostoła Pawła będą dla nas inspiracją. Uczmy się pokory, uznawajmy Bożą łaskę, Działającą w naszym życiu, bądźmy wdzięczni i odpowiedzialni, a przede wszystkim współpracujmy z łaską Bożą. Niech Jego łaska nas przemienia i prowadzi, abyśmy stali się narzędziami Jego miłości i pokoju w świecie. Amen. Życzę dobrego dnia, pozostańcie z Bogiem.